Premier, zasady covidowe powinny zostać dłużej. Od poniedziałku koniec stanu epidemii. Premier, zasady covidowe powinny zostać dłużej. Latem koronawirus nie jest tak groźny, ale jesienią, zimą, ta zmora lubi powracać, mówił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Ostrowie Wielkopolskim. Pytany o kwestię zniesienia stanu epidemii stwierdził: Zasady, które do tej pory stosowaliśmy w związku z COVID-19, powinny zostać dłużej. Podczas konferencji prasowej premiera pytano o rekomendacje w związku z tym, że od poniedziałku zostanie zniesiony stan epidemii i zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Ja wierzę w skuteczność działania szczepionek. Potwierdzona w ostatnich latach będzie też dobrą tarczą przed ewentualnym zagrożeniem jesienią. Ale pamiętajmy, że te zasady, które do tej pory stosowaliśmy, one niestety powinny zostać z nami dłużej, chyba że się okaże, że będą tylko pozytywne scenariusze i lekarze nam potwierdzą, że natura tego wirusa SARS-CoV-2 staje się coraz mniej niebezpieczna. Ale poczekajmy, aż powiedzą nam to specjaliści odpowiedział Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki. Nie wiemy, co będzie jesienią. Premier podkreślił także, że należy przede wszystkim zachować ostrożność. Pamiętajmy, jak wiele razy koronawirus zdołał nas zaskoczyć negatywnie. Nie wiemy, co będzie jesienią. Pamiętamy dwa poprzednie lata 2020 rok 2021 rok. Latem koronawirus nie jest tak groźny, podobnie jak inne wirusy wirus, grypy, chociażby. Ale jesienią. Zimą, ta zmora lubi powracać, dodał. Poprawa stanu epidemiologicznego na obszarze Polski i Znowelizowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z COVID-19 przewiduje, że obowiązujący dotąd stan epidemii zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r. W uzasadnieniu wskazano, że zniesienie stanu epidemii jest zasadne ze względu na poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze Polski, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych. Stan epidemii i zniesiony stan epidemii obowiązywał w Polsce od 20 marca 2020 roku. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.